Witam Was drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Historie Biblijne, odcinek 60, który chciałbym poświęcić Ewangeliście Łukaszowi. Łukasz pojawia się imiennie w Biblii tylko trzy razy. W liście do Kolosan, 4 rozdział 14 czytamy: Pozdrawia Was Łukasz, lekarz umiłowany. Paweł nazwał go tutaj umiłowanym lekarzem. Później w liście do Filemona, 1 rozdział 24 czytamy: Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Tutaj Łukasz jest nazwany jednym ze współpracowników. Ostatni fragment pochodzi z drugiego listu do Tymoteusza, czwarty rozdział, werset jedenasty. Czytamy tam. Tylko Łukasz jest ze mną. Tradycja mówi, że ten list, drugi do Tymoteusza, został napisany tuż przed śmiercią apostoła Pawła. Tylko Łukasz był wtedy z nim. Zauważmy to tylko trzy wersety, ale sporo nam mówią o tej postaci. W tych wersetach określono Łukasza jako umiłowanego lekarza oraz współpracownika, a także tego, który do końca był z apostołem Pawłem. My jednak znamy go jako ewangelistę. Co więcej wiemy o tej postaci? Kim był Łukasz? Tradycja chrześcijańska podaje, że Łukasz urodził się i mieszkał w Antiochii syryjskiej. Miasto to założył około roku trzysetnego, przed naszą erą, Seleukos I Nikator. Osiedlił w tym mieście Macedończyków i Żydów. Tak więc od samego powstania było to miasto, w którym Żydzi i Grecy żyli razem. Z tego powodu mamy przynajmniej dwie wersje pochodzenia Łukasza. Jedna mówi, że był on schelenizowanym Żydem, a druga, że był Grekiem. Ci, którzy twierdzą, że był Grekiem, opierają się na liście do Kolosan, czwarty rozdział 11, gdzie czytamy I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Paweł w tym fragmencie Kolosan 4:11 kończy wymieniać żydów, którzy są wraz z nim, a później w wersecie 14 mówi o Łukaszu, lekarzu umiłowanym. Jeżeli więc w wersecie 11 kończy słowami oni są jedynymi żydami, a później dopiero w wersecie 14 wymienia Łukasza, to z tego zdaje się wynikać, że Łukasz nie był żydem. Paweł jednak nie powiedział tego wprost, że Łukasz nie jest żydem. Oczywiście istnieje jeszcze trzecia wersja. Łukasz mógł być potomkiem zarówno Greków, jak i Żydów, tak więc mógł być półżydem Żydem, pół Grekiem. Może podobnie tak jak Tymoteusz, który był synem Żydówki i Greka. Ale te trzy to nie są wszystkie. Jest jeszcze czwarta i piąta teoria, tego kim był Łukasz z pochodzenia. Zbadano szczątki, które według tradycji miały być ciałem Łukasza. Z tych badań wynika, że zmarły był Syryjczykiem. Syryjczycy także byli skalenizowani w tamtym okresie i przez Żydów byli określani jako Grecy. Żydzi dzielili ludzi na Żydów, czyli swoich, i Greków, czyli wszystkich innych. Tak więc dla Żyda Syryjczyk mówiący po grecku był po prostu Grekiem podsumowując ta czwarta teoria mówi że Łukasz był z pochodzenia syryjczykiem piąta wersja jest związana z jego imieniem według tej teorii greckie imię Łukasz ma być grecką formą rzymskiego imienia oznaczającego osobę pochodzącą z Lukanii krainy na południu Włoch czyli według tej teorii Łukasz miał być z pochodzenia, Łukasz miał pochodzić z południa Włoch nie wszyscy jednak twierdzą, że imię Łukasz to nazwa mieszkańca Lukani. Warto przypomnieć, że łacińskie słowo lux to światło i niektórzy odnoszą to imię Łukasz, że pochodzi od słowa światło. Napiszcie mi może, która z tych pięciu teorii Wam wydaje się najbardziej prawdopodobna. Osobiście do mnie przemawia najbardziej ta wersja, że Łukasz był schelenizowanym Żydem. Z jego Ewangelii i dziejów apostolskich dowiadujemy się, że wiedział on dużo zarówno o zwyczajach Greków, jak i Żydów. Sprawdził genealogię Jezusa w świątyni, a to mógł zrobić tylko Żyd. Znał także grecką literaturę historyczną, i w jego Ewangelii oraz dziejach widać te greckie wpływy. W tamtym okresie wielu Żydów było pod wpływem greckiej kultury i filozofii. Ten ostatni termin, filozofia, należy rozumieć jako naukę. Filozofia to połączenie dwóch greckich słów: filo, miłość oraz zofia, czyli mądrość. Tak więc ten termin oznacza umiłowanie mądrości, np. historii i medycyny. Wtedy nie było osobnych działów nauki, wszystko to nazywano filozofią. Według tradycji właśnie ten Łukasz miał spisać jedną z Ewangelii. Łukasza, pierwszy rozdział, werset drugi czytamy. Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Zauważmy, że autor nie podaje się za świadka, ale za kogoś, kto rozmawiał ze świadkami. Czy tylko rozmawiał? W kolejnym wersecie, czyli Łukasza, pierwszy rozdział, werset trzeci czytamy. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilo. Ewangelista Łukasz przepytał świadków i od początku wszystko przebadał. Właśnie to wskazuje na jego helenistyczne wykształcenie. Za ojca historii uważa się Herodota. Spisał on historię nie tylko Greków, ale także Persów, Egipcjan i innych ludów. Nie był pierwszym, który spisał historię, ale był pierwszym, który podszedł do tego krytycznie, badał dostępne źródła, a następnie próbował dociec, co naprawdę się wydarzyło. Na przykład to, co Egipcjanie powiedzieli mu o powstaniu piramid, a następnie próbował dociec, co naprawdę się wydarzyło. Starał się też zawsze podać miejsce oraz czas opisywanych wydarzeń. I teraz wracając do Ewangelii. W Łukasza, trzeci rozdział, weset pierwszy, czytamy: W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchom Galilejskim Herod, tetrarchom iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchom abileńskim Lizaniasz. Kolejny werset wspomina jeszcze o arcykapłanach Annaszu i Kajfaszu. Zauważmy, gdyby nie ewangelista Łukasz, nie wiedzielibyśmy kiedy urodził się Jezus, ani kiedy rozpoczął swoją działalność. Tylko Łukasz podaje nam, że Jezus urodził się podczas panowania cesarza Augusta, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii, jak czytamy o tym w Łukasza II rozdział 101 i 2. Później pisze o tym, kiedy działalność rozpoczął Jan Chrzciciel. Łukasza III rozdział 101 czytaliśmy w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Łukasz podaje więc, kiedy wydarzyły się opisane przez niego rzeczy i tym różni się od pozostałych trzech ewangelistów. Wydaje się więc, że Łukasz był wychowany w helenistycznym duchu. W zasadzie nie ma znaczenia, z jakiego narodu pochodził. W Antiochii w Syrii oraz w Aleksandrii w Egipcie istniało coś, co się określa jako helenistyczny judaizm. Być może pod wpływem czegoś takiego był Łukasz, zanim został chrześcijaninem. Opisał on dzieje Jezusa na podstawie rozmów ze świadkami, na przykład w Łukasza, drugi rozdział 151, czytamy. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy, a matka Jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Wynika z tego, że Łukasz rozmawiał z Marią, Matką Jezusa, która opisała mu, co zapamiętała. Ten fragment dotyczący tego, jak Jezus, kiedy miał 12 lat, pozostał w świątyni, jak jego ojciec i matka go szukali, jest opisany tylko przez Łukasza. Wydaje się więc, że tylko on rozmawiał z Marią, matką Jezusa i tylko on opisał rzeczy, które ona zapamiętała. Zwróciłem już uwagę na to, że Łukasz wymienia konkretne daty, kiedy dochodziło do różnych wydarzeń. Podaje też swoje źródła. Ewangelia jest oparta na rozmowach ze świadkami. Ale w dziejach apostolskich Łukasz podaje także swoje własne doświadczenia. Na przykład w dziejach w rozdziale 16 zmienia sposób pisania. W dziejach 16 rozdział, werset 8 czytamy: Doszli do Troady. A w wersecie 11 czytamy: Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do samotraki. Wygląda więc na to, że Łukasz dołączył do Pawła w Troadzie. Dlatego w wersecie 8 mówi o Pawle i jego kompanach, że doszli do Troady, a w wersecie 11 mówi już zdążaliśmy wprost do samotraki. Tak więc on tam dołączył i mówi już my, a wcześniej pisał oni. Tak więc te rzeczy opisane w rozdziale 16 od wersetu 8 to rzeczy, których Łukasz już sam był świadkiem. Informacje w dwóch księgach, które przypisuje się Łukaszowi, zdają się potwierdzać, że spisał je lekarz. Na przykład zarówno Mateusz, jak i Marek piszą o gorączce teściowej Piotra, ale tylko Łukasz pisze, że była to wielka gorączka. Z kolei w dziejach apostolskich, 28 rozdział, werset ósmy czytamy. Ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Zauważmy, jest tutaj postawiona dokładna diagnoza. Łukasz prawdopodobnie leczył także Pawła, który w koloson, 4 rozdział 14, nazwał go umiłowanym lekarzem. Być może także rada dla Tymoteusza co do jego problemów żołądkowych także pochodziła od Łukasza. Paweł napisał do Tymoteusza, żeby nie pił wody, ale wino na jego problemy żołądkowe. Być może właśnie podsunął mu to Łukasz. Podsumujmy. Niewiele wiemy o Ewangeliście Łukaszu. Jego imię pojawia się tylko trzy razy w listach apostoła Pawła. Według tradycji miał się urodzić w Antiochii syryjskiej. Paweł jednak wyruszył z Antiochii, a Łukasz osobiście pojawia się dopiero w Troadzie. Od tego miejsca później towarzyszył Pawłowi do Jerozolimy, gdzie prawdopodobnie miał okazję zebrać materiały do Ewangelii. Tam mógł sprawdzić w świątyni genealogię Jezusa, którą zawarł w trzecim rozdziale Ewangelii. W Jerozolimie zapewne spotkał też wielu świadków między innymi być może także matkę Jezusa. Jest kilka teorii na temat jego narodowości. Wielu historyków skłania się ku temu, że był on Grekiem. Badania grobu, który przypisuje się Łukaszowi, wskazują na narodowość syryjską. Nie mamy jednak pewności, czy to na pewno było ciało ewangelisty Łukasza. Ja osobiście uważam, że był on schelenizowanym Żydem, który uczył się greckiej medycyny, a także greckiego podejścia do spisywania historii. Poprzedni ewangeliści, na przykład Mateusz, spisywali wydarzenia tematycznie. Łukasz opisał jednak wszystko w porządku chronologicznym. Oba jego dzieła, czyli Ewangelia, oraz Dzieje Apostolskie są dedykowane Teofilowi. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Łukasza, pierwszy rozdział 203, czytamy: Kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Tymczasem w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział 201, czytamy: Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił. Łukasz pisze tutaj o tym, że jest to druga księga. A pierwsza była poświęcona Jezusowi, czyli pierwsza to Ewangelia, a druga to właśnie te dzieje apostolskie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w Ewangelii nazywa go dostojnym Teofilem, a w dziejach już tylko Teofilem. Napiszcie mi może w komentarzu, co wy myślicie: jak myślicie, dlaczego doszło do tej zmiany? Dlaczego dostojny Teofil zamienił się w takiego zwykłego Teofila? Napiszcie mi, proszę, o tym w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Podzielcie się tą audycją z tymi, których może ona zainteresować. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.